Dla mnie to nieprawdopodobne, ale mija 5 lat od kiedy rozpocząłem naszą przygodę z blogowaniem. Szpiegul.pl powstał w 2017 roku jako blog typu Intelligence i w momencie jego powstawania nie miałem za bardzo na czym się wzorować. Dziś jest nieco inaczej, co postaram się udowodnić. W tym odcinku opowiem o kilku interesujących miejscach w internecie, gdzie warto zaglądać, co oczywiste. Chodzi mi o materiały dotyczące sfery służb specjalnych. OSS, okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb, zarówno tych państwowych, jak i tych w biznesie. Znam się na nich, gdyż związałem z nimi całe swoje życie zawodowe, niegdyś w strukturach służb specjalnych, a dziś szkoląc profesjonalistów wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Nazywam się Herman, Piotr Herman. A to jest już 62. odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Odsłuchasz go nie tylko na YouTube, czy też na twojej ulubionej platformie podcastowej, ale również na stronie szpiegul.pl, czyli na blogu typu Intelligence. Stirlitz to taki radziecki Hans Kloss, bohater powieści i serialu z czasów ZSRR, 17 mgnień wiosny, to był tytuł tego filmu. Zachowanie Stirlitza było satyrą na służby specjalne, a wszystko to w anturażu II wojny światowej. Patrząc na to, co dzieje się wokół nas i obok nas, muszę niestety stwierdzić, że nadal żarty te są aktualne. Może dlatego są uwspółcześniane? Ot, taki pierwszy z brzegu. Bill Gates i Stirlitz patrzą, jak faszyści palą książki. Cenzura, pomyślał Stirlitz. Walka z piractwem, pomyślał Gates. W sumie nie wiem, czy to bardziej zabawne, czy też smutne, ale na pewno radosne są dane statystyczne z działań na blogu. Część z nich dotyczy samego podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, który jest częścią bloga szpiegul.pl. Na dzień dzisiejszy, a nagrywam 6 września 2022 roku, liczba pobrań samego podcastu wyniosła 8179 na platformach streamingowych. Samo ich odsłuchanie zabiera ponad 40 godzin. A tego nie da się zrobić nie tylko ze względu na potrzebę snu każdego człowieka, ale i z powodu zawartości każdego odcinka. To po prostu masa wiedzy, której nie da się przyjąć na raz. I z ową wiedzą mam niemały zgryz. Okazuje się, że dla większości odbiorców jest jej zbyt wiele. Dla mnie to szok, bo taki był mój zamiar. Ale sporo nad tym myślałem i wiesz co? Postanowiłem wprowadzić nieco zmian. Myślę, że czas na to, aby przeładowane wiedzą odcinki zmienić na nieco lżejsze w odbiorze. Spróbuję wobec tego, co już robiłem, czyli zamienić nieco wykładową formę podcastu na storytelling, na opowiadanie historii. Samą zaś wiedzę pozostawię na odcinki ekstra, albo też gdy zbierze się jakaś grupka zainteresowanych na webinarium, albo może na dedykowane kursy online na platformie szkoleniowej, na tej samej, na której dostępny jest na przykład 16-godzinny kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. A jeśli będzie taka wola odbiorców, to i książkę zawsze mogę popełnić, nawet jeśli miałaby mieć formę e-booka. Tak czy inaczej, odchudzam odcinki podcastu i wprowadzam więcej fanów. Zobaczymy za jakiś czas, jaki będzie tego efekt. Rzecz druga dotyczy właśnie tego storytellingu. W trakcie tych wakacji zafascynowała mnie idea podcastu fabularnego. Nie jest on szczególnie znany na naszym rodzimym rynku podcastowym, więc tym bardziej w niego uderzam. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym podcast novel, czyli ów podcast fabularny, jest. To coś pomiędzy słuchowiskiem, audiobookiem a powieścią. Tyle, że jest pisany w formie scenariusza, a nie powieści i na bieżąco udostępniany.
Mam więc w zanadrzu taki projekt i już niedługo zacznę z nim szaleć, pozostając z nadzieją, że do niego dołączysz, do tego podcastu fabularnego. Miałem jeszcze o statystykach bloga. To krótko, no bo jakie znaczenie tak naprawdę ma ilość? W tej niszy, jaką jest światek państwowych i prywatnych służb, liczy się przede wszystkim jakość, nie? Przez te 5 lat blog zaliczył ponad 64 200 sesji, wykonanych przez niemal 47 000 użytkowników. Najchętniej odwiedzali oni z Polski, ale też inne kraje również mają coś do powiedzenia. USA, Wielka Brytania i Niemcy. W sumie nic dziwnego, bo tam mamy dużą Polonię. Co podają liczby? Średnio rocznie weszło prawie 13 tysięcy osób, co miesięcznie daje ponad 1000, tygodniowo niemal 270, natomiast dziennie 35 osób. Ale to tylko statystyki, kiedyś wchodziło po prostu mniej osób, a dzisiaj wchodzi ich znacznie więcej. I dla porządku warto jeszcze rzucić okiem na kanał YouTube. Łącznie przez ten okres było tak 24,5 tysiąca wyświetleń, 2,5 tysiąca godzin oglądnięto, to jest ten tak zwany czas oglądania, i 467 subskrybentów się pojawiło. I ta ostatnia liczba dobija. Czas ją zwiększyć, co? Dostaję ostatnio info, że na moich filmach pojawiają się reklamy. Od razu mówię, nic z nich nie mam i przerzuć je najszybciej jak tylko się da. Ja nie przystąpiłem do żadnego programu z YouTube'em i nie mam wpływu na to, co YouTube robi z moim materiałem wideo. Przewijaj i tyle. Przechodzę więc do zasadniczej części dzisiejszego odcinka i omawiam, co tam ciekawszego wydarzyło się w szpiegowskim świecie i gdzie można o tym przeczytać lub usłyszeć. Cały materiał podzieliłem na kilka części. Dziennikarze śledczy z Bellingcat opublikowali wyniki swojego śledztwa, ujawniając, że Maria Adela Kuchwelt-Rivera pracuje dla rosyjskiego wywiadu wojskowego znanego szeroko jako GRU. Żaden dziennikarz by się nią nie zainteresował, gdyby nie fakt, że była szpiegiem działającym pod nieoficjalną przykrywką w Neapolu, we Włoszech, w celu infiltracji NATO. Artykuł zaczyna się tak. 3 minuty przed północą 14 września 2018 roku zaczął dzwonić telefon komórkowy Andrieja Awierjanowa. Mimo późnej pory generał dywizji Awierjanow, dowódca tajnej jednostki operacyjnej GRU-29-155, nadal przebywał w swoim gabinecie w sztabie rosyjskiego wywiadu wojskowego przy Choroczewskoje Szosze 76 w Moskwie. Wcześniej tego dnia Bellingcat i jego rosyjski partner śledczy The Insider opublikowali wyniki śledztwa w sprawie przykrywkowych tożsamości Rusłana Buszyrowa i Aleksandra Pietrowa, dwóch tajnych szpiegów GRU zamieszanych w otrucie Nowiczokiem, Siergieja i Julii Skripal w Salisbury, Anglia. Owo śledztwo dziennikarskie ujawniło ogromną dziurę w rzemiośle szpiegowskim GRU. Przez prawie dekadę rosyjska agencja wywiadu wojskowego dostarczała swoim szpiegom kolejno numerowane paszporty, umożliwiając w ten sposób wykrywanie innych szpiegów, po prostu śledząc kolejne numery paszportów. W ciągu kilku godzin po publikacji Bellingcata Awierjanow otrzymał kilka telefonów od swojego najwyższego szefa, szefa GRU, Igora Kostiukowa. Następnie sam skontaktował się ze swoimi podwładnymi, którzy podróżowali z takimi paszportami, w tym z dwoma szpiegami zaangażowanymi w nieudany zamach stanu w Czarnogórze w 2016 roku. Dzwoniący o północy był szefem departamentu 5 GRU, czyli tak zwanego programu nielegalnego, mało znanego departamentu, który umieszczał wojskowych szpiegów na całym świecie pod fałszywymi tożsamościami. Innymi słowy nielegałów, o których opowiadam w odcinku 60 OSS. Jak widać, nieprawdopodobnie skuteczna działalność wywiadowcza Rosjan jest raczej mitem, co nie? A co stało się po owym telefonie? Jak stoi w artykule? Następnego dnia, 15 września 2018 roku, kobieta o długim, łacińsko brzmiącym imieniu kupiła bilet w jedną stronę z Neapolu we Włoszech do Moskwy.
Przez około dekadę osoba ta podróżowała po świecie jako kosmopolityczna, urodzona w Peru towarzyska z własną linią biżuterii. Ten artykuł w Bellingcat jest szczegółowy i serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim. Od razu zaznaczam, że jest o wiele bardziej szczegółowy niż to, co udało mi się przeczytać w prasie polskiej. Aha, bo ja w ogóle zapomniałem powiedzieć, że wszystkie artykuły, wszelkie podcasty, wszelkie odnośniki do materiałów, które dzisiaj omawiam, znajdziesz dokładnie w artykule na blogu. W artykule, czyli transkrypcji dzisiejszego podcastu. Tam będziesz mógł sobie kliknąć i od razu wchodzisz na dany materiał. Wracając do naszej sprawy. Co stało się z naszą bohaterką? Otóż w 2005 roku stała się ona obywatelką Peru, oświadczając, że nazywa się Maria Adela Kuchfeld Rivera, co potwierdziła aktem urodzenia numer 1109 z Urzędu Stanu Cywilnego nadmorskiego miasta Callao. Przy okazji ochrzczono ją w kościele w tym właśnie mieście 7 lat przed wybudowaniem tej świątyni, w której niby była chrzczona. A to już zwróciło uwagę władz, gdyż w 2006 roku w rocznym sprawozdaniu Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało ono, że Urząd do Spraw Imigracji i Naturalizacji wykrył 3 fałszywe wnioski o obywatelstwo w 2005 roku i jednym z tych fałszywych wniosków był ten pochodzący od Marii Adeli. Sprawę skierowano do prokuratora krajowego jako przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i przy okazji przeciwko wierze. Świadoma lub nie, w 2006 roku otrzymała paszport rosyjski nadany Marii Adeli. Otrzymała również całą legendę operacyjną, a ów paszport należał właśnie do grupy, którą GRU wydało dla co najmniej 6 innych szpiegów GRU, w tym oficera oskarżonego o otrucie bułgarskiego producenta broni Emiliana Gebriewa i tych ze sprawy Skripalów. I ten nieszczęsny dla niej numer paszportu pozwolił na odtworzenie tras jej poruszania się po świecie. Później wyszła za Włocha, który okazał się Ekwadorczykiem. Niewiele od niego można się dziś dowiedzieć, gdyż w niecały rok po zawarciu związku małżeńskiego zmarł w wyniku podwójnego zapalenia płuc. Aha, w Moskwie. A Maria Adela wyjechała do Włoch, otworzyła butik z biżuterią i przedmiotami luksusowymi, zamieniając go nieco później w bardzo modny klub. I została sekretarzem organizacji charytatywnej, w działalności której uczestniczyli m.in. członkowie Centrum Dowodzenia NATO w Neapolu. Zadzierzgała przyjaźnie z wieloma oficerami marynarki wojennej NATO USA właśnie w Neapolu, a 4 grudnia 2021 roku zniknęła, rozpłynęła się we mgle, wysyłając jeszcze wiadomość do przyjaciółki. Najdroższa, jest wiele rzeczy, których nie potrafię i nigdy nie będę w stanie wyjaśnić. Ale tęsknię za tobą bardzo, bardzo i bardzo. Zaś dziennikarze Bellingcat ustalili, że Maria Adela to Olga Kołobowa z Moskwy. A jak doniósł The Times of Israel, FBI prowadzi śledztwo w sprawie pochodzącej z Ukrainy imigrantki Inny Jaszczyszyn, która weszła do wewnętrznego kręgu byłego prezydenta Trumpa, udając członka dynastii bankowej Rothschildów Annę de Rothschild. W zasadzie powinienem powiedzieć Rothschild, bo tak czytają ją anglosasi. Celem jej działań była infiltracja otoczenia byłego prezydenta w Mar-a-Lago i zdobycie wpływów w jego wewnętrznym kręgu dla rosyjskich struktur przestępczych. Jednakże pytanie, jakie zadają sobie śledczy, brzmi, czy to było oszustwo, czy może zagrożenie wywiadowcze? A ja zadaję przy okazji zupełnie inne pytanie. Czy ktokolwiek połączył to właśnie śledztwo z przeszukaniem domu Donalda Trumpa? Bo ja o tym nie słyszałem. Pozostając zaś w kręgu spraw damsko-męskich i wszystkich innych, natrafiłem też na coś, co określa się mianem Lovint, pochodzącym z połączenia słów miłość, love i wywiad intelligence. Jest to termin ukuty przez pracowników amerykańskiej NSA. Odnosi się do praktyki wykorzystywania dostępu do technologii inwigilacyjnych, mających na celu zbieranie informacji o partnerach oraz szerzej o preferencjach seksualnych, czyli można to uznać za rodzaj cyberprześladowań.
DGSE, po francusku Direction Générale de la Sécurité Extérieure. To francuska agencja wywiadowcza. Właśnie rozpoczęła oficjalną rekrutację nowych funkcjonariuszy. To a propos zarzutów do naszych służb, iż prowadzą oficjalne rekrutacje. W zależności od specjalizacji, kandydat będzie odpowiedzialny albo za analizę i rozpowszechnianie informacji wywiadowczych, albo za rozwój narzędzi technologicznych, chodzi mi o narzędzia informatyczne, albo też za badania i zarządzanie projektami z zakresu prawa, finansów, logistyki lub też zasobów ludzkich. Jak wygląda procedura konkursowa? Od sierpnia do września rejestracja. W grudniu sprawdziany pisemne. Notatka podsumowująca oraz test z języka angielskiego oraz danej specjalizacji. Od marca do kwietnia testy ustne, wywiad z jurorami, interaktywny test ustny i język angielski. Następnie od maja do czerwca testy psychologiczne i studia bezpieczeństwa, a od września umówione spotkania. Czyli wygląda to i trwa równie długo jak u nas, lub też dłużej. Ta rekrutacja do DGSE jest o tyle interesująca, iż właśnie teraz francuska instytucja wywiadowcza reorganizuje się na wzór amerykański, a konkretnie na wzór CIA. Powstanie nowa siedziba, ale co istotniejsze, ze schematu organizacyjnego zniknie dyrekcja wywiadu, a to tam podlegają wszyscy polowi oficerowie operacyjni, wszyscy wywiadowcy. Pozostaną Sekretariat Generalny do Spraw Analiz i Strategii, który analizuje, syntezuje i przekazuje informacje. Kierownictwo administracyjne, obejmujące działy zasobów ludzkich, szkoleń, zakupów, finansów oraz nieruchomości, a także dział wsparcia operacyjnego i logistyki. Dział badań i operacji, to jest ten dział odpowiedzialny za opracowanie i przygotowywanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji misji, oraz dział techniczny i innowacji. I tu ciekawostka, ten dział obejmuje połowę z około 7100 pracowników DGSE odpowiedzialnych za rozwój oraz przygotowanie środków technicznych niezbędnych do realizacji misji. I teraz uważaj, miejsce scentralizowanej dyrekcji wywiadu zajmą centra misyjne. Każde z nich będzie dotyczyć określonego tematu. No można domniemywać, że takich tematów jak terroryzm, przestępczość, proliferacja broni jądrowej, czy też może nawet wojna na Ukrainie, albo też będzie koncentrować się na obszarach zainteresowania geograficznego, na Sahelu, na Indo-Pacyfiku, czy też na Bałkanach. Zawsze to jakiś punkt odniesienia w dyskusji o reformie naszych służb wywiadowczych. Jeśli zaś chodzi o same rekrutacje, to Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, czyli owa NSA, opublikowała informację o swoich działaniach rekrutacyjnych. Uznano, że największą siłą NSA są ludzie stojący za misją. Normalnie mistrzowie świata, że stwierdzili tak oczywistą oczywistość, liczą się tylko ludzie. W związku z tym, aby utrzymać przewagę konkurencyjną agencji, wysiłki rekrutacyjne NSA rosną i wzmacniają się, aby wspierać cel dyrektora, jakim jest budowanie i utrzymywanie zróżnicowanej eksperckiej kadry pracowniczej. Czyli dużo bleble, a chodzi o to, że potrzeba specjalistów, ale bywa różnie. Tymczasem turecka ITB, to taka organizacja wspierająca Turków poza granicami kraju, ogłosiła program szkoleniowy Akademia Advocacy dla diaspory tureckiej w USA i Kanadzie. Odbędzie się ona w amerykańskim stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu, we wrześniu tego roku. Jej oficjalnym celem jest zwiększenie świadomości młodzieży tureckiej odnoszącej sukcesy na temat demokracji w USA i Kanadzie, aby stała się bardziej świadoma swoich praw. Pięknie brzmi, ale jest wiadomy fakt, że turecka narodowa organizacja wywiadowcza MIT rekrutuje szpiegów ze społeczności diaspor w Europie, wykorzystując organizacje pozarządowe do docierania do kandydatów. I tutaj jest pole do działań dla amerykańskich i kanadyjskich służb wywiadowczych. A u nas to nic takiego się nie dzieje, prawda? Za to ciekawie dzieje się w blosferze.
Zacznijmy może od polskiej sceny podcastowej i czego nie należy przegapić, oczywiście poza samym OSS i blogiem szpiegul.pl. Krótki kurs kontrwywiadu, zimna wojna. Muszę przyznać, że ostatnimi czasy Piotr Niemczyk jest bardzo aktywny na swoim kanale YouTube'owym. Krótki kurs kontrwywiadu. Poza krótkimi odcinkami, będącymi często komentarzem autorskim do dziejących się wydarzeń, oczywiście w świecie spec-służb, pojawiła się ostatnio rozmowa z autorem KKK, prowadzona gościnnie przez Macieja Orłosia. Obaj panowie zastanawiają się, czy wybuchła kolejna zimna wojna. Rozmowa interesująca, a rozmówcy odgrażają się, że obaj cyklicznie będą się z nami spotykać. Oby tak było, ja trzymam kciuki. Podcast na celowniku. Żandarmeria. W najnowszym, 43. już odcinku podcastu na celowniku jej autor, Artur Dubiel, rozmawia z generałem Bogusławem Packiem, m.in. byłym komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej, który jest uznawany za twórcę współczesnych oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Co prawda ten odcinek nie jest poświęcony wprost służbom specjalnym, ale w ponad 75-minutowej rozmowie można usłyszeć m.in. o historii oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, jej misjach zagranicznych, powstaniu jednostki wojskowej AGAT, a także o transformacji ukraińskich służb i wojska, czy też o korupcji. Jeśli zaś chcesz usłyszeć więcej o służbach specjalnych, to musisz wyszukać specjalnego cyklu, takiego cyklu w ramach podcastu na celowniku, gdzie Artur Dubiel i ja rozmawiamy właśnie o spec-służbach. Ten minicykl, podcykl, nie wiem jak chcemy ten cykl nazwać, nosi nazwę Smutnych Panów Dwóch. Wcale nie są smutni i gadają ciekawie. IPN-TV.pl, zwiat WOP. W ramach cyklu Tajemnice Bezpieki Piotr Wojciechowski rozmawia z Pawłem Piotrowskim o mało znanej PRL-owskiej służbie specjalnej, czyli o zwiadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. Jakie realizował zadania, czym się zajmował, jakie są konsekwencje jego działań. To bardzo interesująca rozmowa poświęcona historii aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa. I przechodzimy do blogów anglojęzycznych. AFIO, wideo, wywiad z Alexą Finley. AFIO to amerykańskie stowarzyszenie byłych oficerów wywiadu, zaś Alexa Finley jest byłą oficer operacyjną oraz dziennikarką, autorką i satyryczką. W tym wywiadzie, który pierwotnie odbył się 23 maja 2022 roku, opowiada ona o swojej karierze oraz o swoich książkach. Rozmowa trwa około pół godziny. Z tego, co ustaliłem, to Alexa jest byłym oficerem dyrekcji operacyjnej CIA w latach 2003-2009, w której pełniła służbę wywiadowczą w Afryce Zachodniej i w Europie, a obecnie na swoim twitterowym kanale hashtag YachtWatch śledzi ruchy jachtów rosyjskich oligarchów. Podcast Intel Spy Museum – Służby rosyjskie. Intel Spy Museum, czyli Międzynarodowe Muzeum Szpiegów, zostało otwarte w Waszyngtonie w 2002 roku. Jest to jedyne publiczne muzeum w Stanach Zjednoczonych poświęcone wyłącznie szpiegostwu. Na swoim YouTube'owym kanale udostępniło dyskusję o rosyjskich służbach specjalnych, których podstawowym obowiązkiem jest zachowanie rosyjskiego reżimu i ochrona go przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. O tym, jak to robią, opowiada Kevin Riele, profesor nadzwyczajny w Centrum Studiów Wywiadu i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mississippi. Śmiałem się od tego uniwersytetu, chodzi oczywiście o uniwersytet. W swojej nowej książce Rosyjski wywiad, studium przypadku rosyjskich służb i misji przyszłości i teraźniejszości opowiada dużo więcej. Tę książkę można pobrać bezpłatnie, za darmo w formacie PDF z National Intelligence University, oczywiście klikając w odpowiedni odnośnik w transkrypcji tego podcastu na blogu szpiegul.pl. Podcast Europol, operacja Green Light. Część pierwsza, International Sting oraz druga, Action Day. Europol opublikował dwa odcinki podcastu poświęconego operacji Green Light, zielone światło.
Agenci specjalni FBI opowiadają, w jaki sposób złamano tajną komunikację przestępczą, czyli szyfrowane sieci komunikacyjne. Było to dużo prostsze niż się wydaje. Jest mowa o stworzeniu usługi Anom i o tym, jak przestępcy zaczęli wykorzystywać aplikację do przesyłania wiadomości opartą na smartfonach do popełniania przestępstw narkotykowych oraz tak zwanego prania pieniędzy. Podcast Spyscape, pierścień szpiegowski. Krąg szpiegowski Cassia to cywilna operacja oporu ludzi z kościoła w okupowanym Wiedniu. W części pierwszej spotykamy duchownego Heinricha Mayera i potentata gumowego Franza Meznera, nieprawdopodobnych przyjaciół, którzy stali się rdzeniem nowego ruchu. Razem zwerbowali osoby o podobnych poglądach, aby odeprzeć nazistowski reżim. W części drugiej austriaccy szpiedzy zostaną wciągnięci do OSS, nie do podcastu, ale do powstałej wówczas nowej agencji amerykańskiego wywiadu. Przejęcie to wiąże się z nieprzewidzianymi i śmiertelnymi komplikacjami. Bardzo dobra historia, bardzo dobrze zrobiona, dobra muzyka, wszystko ekstra. Podcast FedScoop Radio, wojna elektroniczna. W tym odcinku o zarządzaniu wspólnymi działaniami w zakresie dowodzenia i kontroli we wszystkich domenach. Omawiany jest obecny stan prac badawczych i inżynieryjnych oraz niepewność, która występuje w całej bazie przemysłowej. Jest dużo o wywiadzie i wojnie elektronicznej w armii amerykańskiej. Podcast Spycraft 101, szpieg z Hollywood. Może wyjaśnię, czym jest 101. Otóż jest to określenie wskazujące, iż chodzi o podstawy podstaw czegokolwiek. Jeśli mamy hydraulikę 101, oznacza to, że tam będą naprawdę bardzo podstawowe rzeczy. Jeśli mamy obserwację 101, oznacza, że będą to naprawdę podstawy podstaw z zakresu obserwacji i tak dalej. A co w naszym podcaście pod tytułem Szpieg z Hollywood? Otóż jest mowa o tym, iż hollywoodzki producent filmowy, sowiecki szpieg i podwójny agent FBI Boris Moros jest jedną z najbardziej nieprawdopodobnych postaci w historii szpiegostwa. Urodził się w Rosji w biednej rodzinie żydowskiej i jako nastolatek uczęszczał do konserwatorium muzycznego w Piotrogrodzie. Tam zaczął występować w carskim pałacu zimowym przed rewolucją 1917 roku. Po powstaniu nowego państwa sowieckiego pod rządami Lenina i bolszewików, Borys uciekł z Rosji i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Był utalentowanym muzykiem, wytrawnym negocjatorem oraz świetnym handlarzem, ale swoje prawdziwe powołanie odnalazł w amerykańskiej branży filmowej. Przez dziesięciolecia był stałym elementem całego przemysłu filmowego i skomponował muzykę do dziesiątków, jeżeli nie setek filmów. A gdy skontaktowało się z nim sowieckie NKWD, to Borys rozpoczął współpracę, oferując pracę w swojej międzynarodowej firmie produkcyjnej, która służyła jako przykrywka dla sowieckich agentów na całym świecie. To jednak ostatecznie doprowadziło go prosto do FBI i już jako podwójny agent zeznawał przed kongresem i zadał poważny cios sowieckiemu szpiegostwu w USA pod koniec lat 50. A co tam na froncie walki informacyjnej? O działaniach rosyjskich można przeczytać sporo, ale nie tylko oni walczą. Oto CyberScoop poinformował, iż prozachodnia kampania wpływu obejmująca dziesiątki profili, stron, grup i kont na Facebooku oraz wraz z ponad 150 kontami na Twitterze promowała narracje amerykańskie, atakując rywali w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2022 roku, 10 lat. Uważamy, że ta aktywność stanowi najbardziej obszerny przypadek tajnych, prozachodnich operacji informacyjnych w mediach społecznościowych, które zostały przeanalizowane przez badaczy open source. Tak napisali we wspólnym raporcie badacze Stanford Internet Observatory Cyber Policy Center oraz Grafika, firma zajmująca się wywiadem w mediach społecznościowych. Przeanalizowali oni dane dostarczone im przez Twittera i Meta, czyli firmę macierzystą Facebooka, po tym jak platformy usunięte w lipcu i sierpniu nakładały się na zestawy kont, które naruszały zasady platform dotyczące nieautentycznego zachowania.
Wyniki dochodzenia wykazały, że istniała połączona sieć kont na Twitterze, Facebooku, Instagramie i 5 innych platformach społecznościowych, które stosowały oszukańcze taktyki. Wydaje się ona obejmować serię tajnych kampanii przez co najmniej okres 5 lat. To znaczy wcześniej były różne jednorazowe operacje, ale przez te 5 lat ostatnich to było wiele operacji, to był już poziom taktyczny, czyli zgrywano ze sobą wiele operacji jednocześnie. A owa operacja obejmowała wcześniej nieudokumentowaną, tajną działalność promującą prozachodnie narracje na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Według analizy kampanie oczerniały Rosję, Chiny i Iran. Można pobrać cały raport w PDF-ie i sobie go przeczytać, przeanalizować. Jest w języku angielskim, ale myślę, że przy pomocy translatora Google'a wszystko będzie zrozumiałe. I jeszcze mały news. Nie tylko u nas są afery podsłuchowe. Skandal szpiegowski greckiego premiera wykorzystującego Narodową Służbę Wywiadowczą do podsłuchiwania politycznej opozycji trwa. Jak donosi Politico, premier Kyriakos Mitsotakis odpiera coraz bardziej gorące ataki w parlamencie z powodu narastającego skandalu podsłuchowego, oskarżając niezidentyfikowane podmioty zagraniczne o próby destabilizacji kraju w obliczu kryzysu energetycznego i zwiększonych zagrożeń ze strony Turcji. Ale w Grecji nie zastosowano Pegasusa, lecz predatora. Politykierzy kopią się więc po kostkach, a nas interesują programy szpiegowskie. Mirek Szczerba na swym blogu w cyklu Biały Wywiad obszernie pisze o tym, że rynek systemów inwigilacji cały czas produkuje coraz lepsze systemy inwigilacyjne Pegasus, Circle, Predator, Citrox, czy też niedawno odkryty Hermit, i wszystkie je omawia. Koniecznie należy się z tym zapoznać. Zaś Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, NSA, opublikowała ciekawy artykuł o sprzęcie szpiegowskim ukrytym w magazynie National Cryptologic Museum. Wśród zbiorów wyróżnia się gigantyczna maszyna kryptologiczna. Starzejąca się papierowa zawieszka, nieczytelna i rozpadająca się, nie daje żadnych wskazówek na jej temat. Nie wiemy jeszcze, co to jest, ale uważamy, że jest to coś ważnego, gdyż widać napisy po niemiecku i masz też trochę angielskiego. To powiedział menedżer tej kolekcji Spencer Allenboff. Nieczęsto widzisz coś takiego. Pracownicy muzeum przeglądają zgromadzoną w magazynie kolekcję, aby określić przyszłość wielu artefaktów. Są pewne rzeczy, nawet jeśli się rozpadają, których się trzymasz, jak Enigma lub którykolwiek z japońskich purpurowych kodów i tym podobne. Dodaje, odnosząc się do maszyn szyfrujących z czasów II wojny światowej, z Niemiec i z Japonii. Jedną z bardziej interesujących maszyn jest rosyjska ryba z lat 40. I takie pytanie, czy to nie o niej jest mowa w twierdzy szyfrów Bogusława Wołoszańskiego? Otwiera się, ma 4 uchwyty po obu stronach, ponieważ waży ponad 200 kg, to musi być podnoszona przez 4 osoby. Wygląda po prostu jak Arka Przymierza. To także powiedział Allenboff i to ze śmiechem. I jeszcze jedna sprawa, aby nie przegapić, na facebookowej grupie szpiegul.pl jeden z grupowiczów, pan Szary, znany również jako ostatniastacja.pl, swoją drogą polecam tę stronę, warto ją zajrzeć tam i poczytać, wrzucił link do podręcznika analizy wywiadowczej, ona jest do ściągnięcia za darmo w PDF-ie. Co prawda jest po angielsku, ale zupełnie za darmo. Zadbało o to Ministerstwo Obrony Sri Lanki. A jak wiadomo, dla chcącego nic trudnego, jak już mówiłem, translator Google'a umożliwia zrozumienie i człowiek wie, o co kaman. I na dziś byłoby to na tyle. Nie zapomnij zaglądać na bloga szpiegul.pl, bo po prostu warto. Zaś do mnie możesz pisać na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!